Ten materiał będzie krótki, treściwy i kontrowersyjny. Jest 10 maja 2021 roku, a ja nazywam się Adrian Kołodziej i postaram się odpowiedzieć na pytanie czy warto jeszcze wejść w rynek kryptowalut? Kiedy ty kryptowalut jeszcze nie posiadasz, kiedy myślisz o tym i rozważasz czy warto teraz zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze w rynek kryptowalut. Ponieważ postaram się być głosem rozsądku na tym rynku i pokazać ci pewne rzeczy. Więc nagrywam ten materiał, dlatego że ktoś odk odkopał mój materiał z 2019 roku, dokładnie z 20 maja 2019 roku, kiedy powiedziałem, że warto kupić kryptowaluty, że warto wejść w rynek, zakupić sobie Bitcoina czy Ethereum. Oczywiście, wszystko to, co ja mówię, to nie jest żadna parada inwestycyjna, nie jestem doradcą, nie mam tego odpowiednich uprawnień, tylko po prostu chciałem chłodnym okiem spojrzeć na rynek i pokazać Wam, co ja o tym wszystkim myślę. Więc ten materiał, który tutaj się pojawi na moim YouTubie, zobaczyło 26 tysięcy osób. Teraz zobaczmy, czy to, co powiedziałem z perspektywy czasu miało sens. Więc wejdziemy sobie tutaj na wykres Bitcoina. I kiedy nagrywałem ten materiał, ja jestem na rynku od 2017 roku, tak? kiedy ten Bitcoin kosztował poniżej 1000 dolarów. I od tego czasu kupiłem kryptowaluty i je trzymam. A kiedy nagrywałem ten materiał, był maj 2019. Cena... Bitcoin na 6300 dolarów. Dzisiaj ta cena jest w granicach 56 tysięcy dolarów. co ja powiem dotyczy osób, które dopiero myślą o tym, żeby wejść na rynek kryptowalut. Oczywiście osoby, które są na tym rynku mogą zobaczyć jaką ja mam perspektywę. Dlatego, że... Inaczej jest w momencie, kiedy wiesz, trzymasz kryptowaluty od 2017 roku, bo jesteś teraz po bardzo dużych wzrostach. Inaczej też jest, kiedy na przykład kupowałeś bitcoina czy jakiekolwiek tam inne kryptowaluty w 2020 roku. No zobaczmy sobie tutaj na przykład na 12 marca 2020 roku. Cena chyba otwarcia to jest 4000 dolarów za bitcoina. No więc jeżeli popatrzymy sobie na to, co można było zarobić w ciągu roku tak naprawdę na bitcoinie, no, to są naprawdę duże pieniądze. W każdym razie ja postaram się w tym momencie być głosem rozsądku i pokazać, Ci, co ja o tym wszystkim myślę. Pierwsza rzecz, na którą ja zwracam uwagę jako inwestor, to jest ryzyko, które podejmuję. Moim celem jest przede wszystkim ochrona kapitału, a nie pomnażanie majątku. Jeżeli ty tam masz, powiedzmy, 2000-10 tysięcy złotych do zainwestowania, no to tak naprawdę nie podejmujesz jakiegoś dużego ryzyka. Ale powiedzmy, jeżeli, nie wiem, masz milion w portfelu. I teraz zejdziesz do 200 tysięcy, to naprawdę strata jest tak duża, że to się w głowie nie mieści. Ponieważ zysk i strata na każdym rynku jest niesymetryczna. Co oznacza, że jeżeli stracisz 50%, musisz odrobić 100%. Mówiąc prościej, jeżeli masz 100 tysięcy w portfelu i wykasujesz się do 50 tysięcy, to musisz podwoić tak naprawdę to, to wszystko, co miałeś, co masz, do tego, żeby wyjść na zero, żeby wyjść do tego punktu, w którym jesteś na zero. Zysk i strata jest symetryczna i warto o tym pamiętać, dlatego podstawą tak naprawdę inwestowania jest po pierwsze nie tracić. Czyli my jako inwestorzy, ja nie jestem dużym inwestorem, ja jestem bardzo małym inwestorem na tym rynku, ale i tak jestem wielokrotnie większym inwestorem niż powiedzmy 90% ludzi na tym kanale. Więc ja mam na tyle dużo pieniędzy, że moim celem jest przede wszystkim ochrona kapitału, a nie jego pomnażanie. Jeżeli zarabiam, to jest super. nie? Ja teraz jestem w takim punkcie w kryptowalutach, że no, mam na niektórych kryptowalutach takich, w których włożyłem duży kapitał po 500-600%. Jeżeli ja inwestuję i wchodzę na jakiś rynek, to ja patrzę jaka jest szansa zysku, a jaka jest szansa tego, że spadnie. I ten stosunek zysku powinien być kilkukrotnie wyższy do tego, co po prostu mogę stracić. Teraz jesteśmy według mnie, gdzieś mniej więcej w połowie hossy. Ja szacuję, że na potwa do września, października. Nikt tego nie wie i tak naprawdę to jest takie trochę wróżenie z fusów. Generalnie są pewne wskaźniki, które pokazują gdzie mniej więcej jesteśmy i gdzie będziemy za kilka miesięcy. Ale tak jak powiedziałem, nikt nie wie, i o to chodzi właśnie w inwestowaniu, że podejmujemy pewnego rodzaju ryzyko. I jeżeli ty teraz wchodzisz na rynek, to podejmujesz dużo większe ryzyko niż ja, jak na przykład podejmowałem w 2019 czy w 2017. Ponieważ jeżeli nawet teraz ten rynek by spadł o 50%, to ja i tak jestem na sporym plusie. Ale jeżeli dla ciebie to będzie 50% strata. No to już nie jest fajnie, prawda? Choć oczywiście inwestowanie według mnie w kryptowaluty to już jest podejmowanie bardzo dużego ryzyka. Samo inwestowanie w akcje to już jest podejmowanie dużego ryzyka, a już nie wspomnę o kryptowalutach. kryptowaluty na dźwigni są albo dla debili, albo dla geniuszy. Bo jest to tak zmienne aktywo na ten moment, że no trzeba to wziąć pod uwagę, że możesz bardzo szybko zarobić dużo, ale też możesz bardzo dużo stracić. Ja miałem takiego znajomego, który w 2017 roku kupił chyba za 100 czy 200 zł kryptowalutę, już nie pamiętam dokładnie jaką, zapomniał o niej. I naraz był ogromny pik na tej kryptowalucie, i wtedy sobie o nim przypomniał, i sprzedał za 100 tysięcy złotych. No i oczywiście takie historie rozpalają wyobraźnię inwestorów, ale no to, nie jest, to nie jest tak, że to się zdarzy każdemu. Większość z Was nie będzie miała taki, takiej szansy. Uważam, że jeżeli Ty teraz wchodzisz z jakimś dużym kapitałem na rynek kryptowalut, to podejmujesz bardzo duże ryzyko. I ktoś, kto podejmuje teraz bardzo duże ryzyko, musi mieć ogromną wiedzę na temat rynku kryptowalut i na temat samego inwestowania. Ponieważ jeżeli, nie wiem, stosujesz tak zwany swing trading, czyli po prostu wykorzystujesz pewne odcinki na, 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 na tym rynku, masz wiedzę po prostu z innych rynków, potrafisz takie transakcje w odpowiedni sposób zabezpieczyć, a tutaj ci powiem, że, przekro, że przeskoczenie stop losa wcale nie jest jakimś wielkim problemem, to jesteś w stanie na tym rynku jeszcze wyciągnąć sporą kasę. Ale jeżeli jesteś początkujący i kupujesz na długi termin, to według mnie to nie jest dobry moment. Jeżeli ja bym teraz wchodził na ten rynek i chciał, nie wiem, bo mam taką silną potrzebę, bo wiem, że niektórzy mają, kupowania kryptowalut, to po pierwsze, inwestowałbym w takie kryptowaluty, które mają bardzo duży potencjał, które są, które mają zbudowany brand, ja wiem, że to nie jest sposób na zarabianie dużych pieniędzy, ale tak jak mówię, no ja bym raczej ochronił kapitał niż próbował, nie wiem, robić jakieś wielkie wyniki. I. Czekałbym na korektę przynajmniej 23 30 w dół. Też może być tak, że może, wiesz, ta korekta przez długie tygodnie nie nastąpić, a potem ta korekta może przechodzić się z 20% na 30, potem na 50, na 60. I to jest oczywiście podejmowanie ryzyka, które ja to muszę podjąć. Ale w tym momencie, kiedy miałbym do zainwestowania 100 tysięcy złotych, nie wszedłbym na rynek kryptowalut, ponieważ uważam, że jesteśmy już na takim momencie, w którym robi się już po prostu niebezpiecznie. Czyli to ryzyko zaczyna wzrastać dla inwestorów, którzy są nowi. I jeżeli ja bym miał podjąć decyzję, to ja bym w tym momencie nie wchodził. Poczekałbym, aż się skończy HOSA, poczekałbym się poczekałbym na jakieś bardzo solidne wyprzedaże, poczekałbym na te wyprzedaże, które będą trwały tam potem kilka miesięcy i kiedy już wszyscy będą mówili, że kryptowaluty umarły, kiedy będą napływały tylko negatywne informacje, kiedy rynek się będzie wykrwawiał, kiedy już wszystkim puściły zwieracze, to wtedy to jest moment, żeby zacząć inwestować, że zacząć znowu kupować. Oczywiście to nie jest tak, że ty to kupisz i zaczniesz zarabiać, to tak nie działa, ale w perspektywie iluś tam lat jesteś w stanie po prostu zarobić, ponieważ ryzyko, które podejmujesz... Jeżeli już jest, jest bardzo blisko dna, tak, jesteś na jakimś takim silnym wsparciu, i to, to szansa, że spadnie niżej, już nie jest taka duża. A szansa, że wzrośnie, jest wielokrotnie większa. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że w każdej chwili no, może być tak, że oczywiście ja jeszcze, powiem szczerze, nie zakładam końca hossy i uważam, że ona jeszcze, tak, tak mówiłem, potrwa do września, października. Ale jesteśmy już bardzo wysoko. I nikt nie wie, jak wysoko. I to też ten wykres tutaj z 2019 roku. W ogóle, przepraszam, że jestem taki czerwony. Spaliłem się wczoraj. Siedziałem wczoraj na, na, na tarasie i się spaliłem. I e, zobacz, kiedy ja wchodziłem, to nie był to idealny moment na wejście. Idealny moment na wejście był luty styczeń, tak? Gdzieś tutaj. I potem sprzedaż w lipcu. To był idealny moment. Ale to, co jest bardzo ważne, że większość inwestorów, nie ma takiego inwestora. My wszyscy nie jesteśmy w stanie wejść w idealnym momencie i sprzedać w idealnym momencie. Nie ma czegoś takiego. Czyli po prostu, jeżeli jest tanio, to ja kupuję. Jeżeli jest drogo według mnie i moich tam wskaźników, które biorę pod uwagę, to wtedy sprzedaję. Druga rzecz, to każde aktywo ma takie momenty, kiedy jest niedoszacowane i kiedy jest przeszacowane. Nieważne, czy to są akcje, czy to są kryptowaluty. I moment, kiedy na przykład y, gdzieś tam zahaczaliśmy się w granicach 4000 dolarów w zeszłym roku y, na kryptowalutach, to był ten moment, kiedy aktywo było niedoszacowane. Ja wtedy nie kupowałem Bitcoina, kupowałem Ripple. No i też dopiero teraz, od, od kilku tygodni na tym Ripple, za, za, zarabna. Więc w każdym razie, y, jeżeli inwestujesz, to pamiętaj o tym, że właśnie jest taki moment, kiedy coś jest tanie. I jest taki moment, kiedy coś jest drogie. I teraz my nie jesteśmy może na samym szczycie, jeżeli chodzi o Bitcoina czy Ethereum, ale jesteśmy już gdzieś w górne, górnej granicy. Już nie jest tanio. Tanio było w zeszłym roku, wtedy było tanio. Tam tanio było we wrześniu 2020 roku. Też było tanio, bo tam było w granicach 10-11 tysięcy dolarów za, za Bitcoina. Wtedy było tanio. Ale dzisiaj już jest drogo. To nie znaczy, że nie będzie droży. Jest takie powiedzenie na giełdzie, że to, że jest drogo, nie oznacza, że nie będzie drożej, to, że jest tanie, nie oznacza, że nie będzie taniej, tak? I też to musi wziąć pod uwagę. Więc każde aktywo tak naprawdę ma ten moment, kiedy jest niedoszacowane i kiedy jest przeszacowane. I teraz według mnie jesteśmy już gdzieś tam w górnych granicach. Przejdźmy teraz do punktu trzeciego. W momencie, kiedy wszystko rośnie, kiedy jesteśmy w czasie hossy, to napływa na rynek dużo pozytywnych informacji i ludzie. Przestają myśleć racjonalnie. Po prostu im odbija. I mam znajomych, którzy naprawdę zainwestowali ogromny majątek w kryptowaluty i pamiętam tą bańkę w 2017 roku, pęknięcie tej bańki. Inaczej jest to oglądać na wykresie, inaczej, inaczej to jest też przeżyć te emocje, kiedy rośnie skrajna chciwość i, i skrajny strach. To jest po prostu coś do, co warto przeżyć kiedyś. Samo, znaczy generalnie nie życzę nikomu strat, ale chodzi o to, że sam wtedy zobaczysz, jak się zachowujesz. Wtedy też będziesz ostrożniejszy przy kolejnych swoich inwestycjach. Każdy musi też utopić. I pamiętam e, moich znajomych, którzy mieli duży kapitał ulokowany w kryptowalutach, szczególnie właśnie w Ethereum, pamiętam te wszystkie wzrosty, jak oni wtedy ludzie, którzy normalnie na co dzień byli racjonalni, którzy podejmowali dobre decyzje, którzy byli często przedsiębiorcami, pamiętam jak im rozmu odbierało. I pamiętam potem, jak nastąpiła taka skrajna wyprzedaż i jak wtedy się zachowywali, jak, jak myśleli i itd. E, więc Dzisiaj jest tak, że jest wielu autorytetów na YouTubie, którzy mówią o kryptowalutach i im bardziej będzie ten rynek odjeżdżał, tym będą mieli taką perspektywę, że że będzie, że będzie jeszcze więcej. Zobaczysz, że ludziom po prostu odbiera rozum. Staraj się w ogóle podejmować decyzję takie racjonalne i obiektywne z boku. Emocje to nie jest dobry moment, żeby... emocje trzeba zawsze zostawić gdzieś tam na boku. Jak ja kupowałem akcje w marcu, w lutym, tam na człowieka lutego marca 2020 roku, to pamiętam, że wszyscy mówili mi, że łapie... Spadające noże. Wszyscy mówili mi, że podejmuję głupią decyzję. Pamiętam, że nawet tu w komentarzach, na grupie, naszej jać ponad wyścigiem, gdzie mówili mi, że podejmuję mega głupie decyzje. Z perspektywy czasu, oczywiście, miałem rację. Znaczy, oczywiście, to nie jest oczywiste, bo sam nie wiedziałem, czy będę miał rację, czy nie. Tylko ja zakładałem, że odbiję się tam w ciągu 4-5 lat, że na tym zarobię. Okazało się, że to, to było kilka miesięcy, tak? Tego się, tego się nie spodziewałem. Ale pamiętam, jaką mną emocje szargały, ponieważ widziałem, że wszystko leci w dół, więc. Wszyscy spieszali z rynku, a ja byłem na tym rynku i kupowałem. To tak, jakbyś po prostu widział ogień i przez sam środek. I tak samo jest z kryptowalutami. Więc teraz następuje trochę, trochę inna kwestia, bo następuje skrajna chciwość. Stara się in jako inwestor stać z boku i obserwować, czy to jest dobry moment, czy jest tanio, czy jest drogo. Bo w całym tym inwestowaniu chodzi o to, żeby kupić taniej, i sprzedać drożej. Nie? Przejdźmy teraz do punktu czwartego. Jeżeli jesteś inwestorem, to na pewno słyszałeś o bańce .com. To była taka sytuacja, w której spółki technologicznie były skrajnie wysoko wycenione, a ich użyteczność była jeszcze stosunkowo niska. A Amazon, który był wtedy, to nie jest ten sam Amazon, który jest teraz. Internet, który był wtedy, to nie jest ten sam internet, który jest teraz. Ale powiedzmy sobie szczerze, poszczególne projekty są bardzo mocno wyceniane w porównaniu do ich użyteczności. Dzisiejszy, według mnie dzisiejsza cała sieć, struktura jest po prostu w takiej w początkowej fazie, a ceny, które już mamy w poszczególnych projektach są bardzo mocno zwyż, za, zawyżone. No i okej, okay, możesz się tutaj ze mną nie zgadzać, jak najbardziej masz do tego prawo. Nie jestem też jakimś ekspertem, na pewno są osoby lepsze, które są w tym rynku bardziej rozeznane i mają troszeczkę inne podejście, ale ja jako osoba, jako inwestor, który głównie inwestuje w akcje, patrzę na ten rynek w taki, a nie inny sposób. Ja kupowałem z tego względu, że to była... Mm, bardzo obiecująca technologia, i chciałem po prostu być częścią tego rynku. E, więc takie miałem po prostu podejście, no i widać z perspektywy czasu, że mi się to opłaciło. Punkt piąty. Chciałbym, żeby ten punkt był raczej takim eksperymentem. Powiedz mi, czy byłbyś w stanie dzisiaj zainwestować 100 tysięcy złotych, wybrany projekt przez Ciebie na rynku kryptowalut, e, na powiedzmy 30 lat, nie mając dostępu do giełdy. Powiem tak, jeżeli ja bym mógł to zrobić na rynku. E, papierów wartościowych, to byłbym w stanie podjąć z niektórymi spółka, spółkami takie ryzyko. Dlaczego? Ponieważ rynek kryptowalut jest dzisiaj mega spekulacyjny. Ceny są bardziej dyktowane przez to, że ludzie chcą dany projekt kupić, ponieważ rośnie, niż przez to, że fundamenty na to wskazują. Jeżeli mamy spółkę giełdową, to teoretycznie taka spółka giełdowa może rosnąć w nieskończoność. Teoretycznie, bo oczywiście ona będzie miała jakieś tam korekty po drodze. Wynika to z tego, że spółka ma dzisiaj pewny przychód i pewne zyski. Zatrudnia odpowiednią ilość ludzi, ale jeżeli ona ma rosnące prognozy przychodów, ponieważ podbija kolejne rynki, wprowadza nowe produkty na rynek itd., dalej, jest dobrze zarządzana, to ona za 30-40 lat będzie w zupełnie innym miejscu niż teraz. Jeżeli spółka, którą wybrałaś do portfela, nie pochodzi z rynku takiego jak na przykład kanabis czy z jakichś innych rynków, gdzie te wahania są bardzo duże, to jest spora szansa, że za 30 lat będzie ta spółka w zupełnie innym miejscu niż jest teraz. Oczywiście wszystko się może wydarzyć, każdy o tym wie, ale popatrzmy na taką spółkę jak Coca-Cola. Szansa, że ludzie będą pili Coca-Colę za 30 lat jest duża? No oczywiście, że jest duża. Skoro oni piją ją, nie wiem, od 100 lat, to jest spora szansa, że za 30 lat znowu ją będą pili. Oczywiście to może być bardziej cola zero, ona może być bardziej prozdrowotna, bo się trendy zmieniają, ale spółka na to reaguje. Jeśli chodzi o kryptowaluty, to tak naprawdę my nie wiemy, który projekt będzie za 5-10 lat, a już nie mówiłem o 30 latach. I ja osobiście nie podjąłbym takiego ryzyka, bo uważam, że ten rynek jest mega spekulacyjny. I oczywiście na takim spekulacyjnym rynku można zrobić bardzo dużo, nie oszukujmy się. Można zrobić w cholerę kasy, ponieważ te zyski i straty są bardzo duże, tak? Wahania są bardzo duże i można na tym sporo zarobić. Szczególnie jeżeli ktoś naprawdę ma ogromną wiedzę na tym rynku, to można na tym rynku zbić fortunę. Ale taki przeciętny, mały inwestor. Jeżeli już chce wejść, to powinien poszukać takiego momentu, w którym jest tanio. Nie w momentu, w którym jesteśmy aktualnie. Jeżeli chcesz inwestować długoterminowo w kryptowaluty, to według mnie to nie jest dobry moment. Oczywiście jestem ciekawy Waszego zdania, bo ktoś może powiedzieć, że mam rację, lub nie mam racji, więc ja jestem ciekawy Waszego zdania, szczególnie osób, które są na tym rynku dłużej niż na przykład 3 miesiące i które już też przeżyły jakąś hossę i jakąś bestę. Więc napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Adrian Łodzi.